Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie, jestem kamerzysta i dzisiaj wychodzimy naprzeciw Waszym prośbom. Dzisiaj przez salutką noc będziemy podglądać Huberta i Wiolkę. Za kamerą znajduje się Adam, przywitaj się Adam. Witam wszystkich kochani. Jak myślisz, dojdzie do czegoś więcej między nimi? Biorąc pod uwagę ostatnie tygodnie, to myślę, że możemy coś zastać. Między nimi, nie? No. Między nimi tworzy się tak jakby romans, ale to jest bardziej skomplikowane niż Wam i nam może się wydawać, bo my sami do końca nie wiemy. Podejrzewamy coś, ale do końca nie wiemy, dlatego w dzisiejszym odcinku się po prostu przekonamy. Także, jeżeli Ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki na moim paluszku, zostaw tam na dole i może najszybciej rozwijać tego się kanału w Polsce, czyli naszego kanału. Oczywiście nie zapomnij kupić mojej płyty na kamerzysta.store. Co Ty robisz? Pokazuję im, że tam mają zostawić tego suba, tam gdzieś na dole i tam w przód też. Nie? No, także kamery są już ukryte i w pokoju dreciarza i w pokoju Wioli, także jakby się zamieniali, są po prostu zablokowani, nie ma możliwości, żeby przed nami uciekli, chyba żeby zrobili to w salonie. Trzeba będzie tam założyć kamerę. W miejscu publicznym tak nie. Chociaż po nich wszystkiego można się spodziewać. Także zapraszamy Państwa do oglądania. Kamerę zamontujemy. Ja myślę, że będzie zamontować, żeby całość było widać. Czyli najlepiej było gdzieś tam do rogu, albo w rogu, w kuchni. A jak tam wyjdziemy? Nie, to lepiej tam to w kuchni zamontujemy. Bo są kwiatki ponad kwiatkami gdzieś. I będzie wtedy widok na całą kanapę. No w sumie dobry pomysł. To jednak GoPro, ona jest za duża ta kamera. Jest duża, ale ja musimy się tym kartą do środka. Dreciarz idzie. Nagrywasz film? No nagrywam. Otóż tą kamerę, no mam ważniejsze teraz sprawy. Nie stary, mam film do nagrania, jak nie nagram ci. Ty masz film do nagrania? Moja siostra jest sama w Warszawie, musisz mi pomóc. Jak sama w Warszawie? Czekaj, jak sama w Warszawie jest? Nie wiem, znajdę ją po zdjęciach jak będzie trzeba, no jest sama. Sama w Warszawie, rozumiesz? Ale ile ona ma lat? Ona ma 15? 15? 15 i ona uciekła z domu, jej nie ma, ona sobie tańczy po nocach? Jak jej się coś stanie, nie ręczę za siebie, musisz mi pomóc. Nie zostawię tego tak. Proszę cię, no chodź. No stary, pomogę ci, ale dlaczego ona jest sama w Warszawie? Nie wiem, też chciałbym się dowiedzieć. Mi zadajesz takie pytania? Lecimy pomóc? Musimy, no. Musisz mi pomóc. No dobra, pomożemy ci. Po zdjęciach na pewno ją znajdę, choćby to miało trwać nie wiadomo ile co. Dobrze, pomogę ci, stary, pomogę ci. Jedź, proszę. Szybciej możesz jechać. No jadę przez szybko. Chodzi o moją siostrę. Dobra, ale stary, wytłumacz mi co ona robi na Pradze, to jest najbardziej patologiczna dzielnica w Warszawie. A co ja mam ci powiedzieć? Że co, że chleje i co, i imprezuje? Nie wiem, ale co robi. Ona ma 15 lat, stary. Ma 15 lat i sobie ucieka z domu. Nikt nie wie, co się z nią dzieje, nie ma z nią kontaktu, tylko dochodzą mnie jakieś suchy i wysyła zdjęcia? Nie ma, to nie jest normalne, no kurde. W sensie, no, mamy to jest patola, nie? Co pomyślą inni ludzie? Nawet nie wiem, gdzie jest, musimy jej poszukać. Co jakieś się coś stanie? A zdjęcia wysyła. A wiesz w ogóle, gdzie jest dokładnie? Nie wiem. To z jakiego miejsca zdjęcia wysyła? Wysyła ostatni raz z różnych miejsc. Ja to wszystko mam w telefonie. I zaraz się dowiemy, dojedziemy na miejsce, do centrum i będziemy wszystko wiedzieć, tylko musimy jej poszukać, jej się nie może nic stać. Dreciarz, nie ma sensu jeżdżenia po Warszawie, bo jeździmy jak debile. Nie wiemy tak naprawdę, gdzie ona jest. Nie ma sensu? Nie ma sensu? Pokażę ci coś, okej? Okay? Mogę? Proszę. Proszę. To twoja siostra? Tak, niestety. Cicho. Uwaga, palenie powoduje raka jamy ustnej. Ale dobra, zobaczcie jakie profesjonalne, prestiżowe papierosy. Zaraz odpalamy i melanżujemy tutaj w Warszawie. Zobaczcie jak tu ślicznie w ogóle. Jestem sobie przy galerii w ogóle. Tutaj Lubelska, zdrówko dla was w ogóle, kochani. Zobaczcie, że jakieś zamane kinami w ogóle jest. Hit, ale pizzę bym zjadła w ogóle, ale dobra, nieważne. Dobra, chyba wiem, gdzie to jest. Ja chyba wiem, gdzie to jest. Dobra, lecimy, ja wiem, gdzie to jest. Masz to jest tam jechać i znaleźć tą galerię. Ale ona może zmienić lokalizację, to no jest tak, 20 minut. Ale ona mówi, że ona idzie na imprezę jakąś. Dobra, to ja ją znajdę, ja ją dzisiaj znajdę. Wydaje mi się, że to tutaj jest. Dobra, poczekaj, to jest to miejsce na 100%. To nie ona? Ona. Gdzie? Ona. O, jest, no. No ja wiem, że to jest ona. Sama? Sama? Sama. W Warszawie? Dobra, dawaj. Ja muszę jej coś powiedzieć, nie? Co ty tu robisz? O, dawaj. Nie będziesz ze mną, nie będziesz ale co ty ze mną tu robisz? Jezu Chryste, dziecko, ile ty masz lat? Dziecko, co ty robisz? Skąd on? Samowolka taka jest stosowana? Skąd ty wiesz, gdzie ja jestem w ogóle? Bo wiem, bo jestem twoim bratem i takie rzeczy się wie. I będę wiedział zawsze, gdzie jesteś. Oddawaj to szybciej, zabij się. No ej! Popieprzyło cię! Zabawa miała być! I nie będzie zabawy żadnej. Koniec imprezy, koniec wszystkiego. Ona coś wypiła z tego? Wybiła. Wracasz ze mną, ale nie będziesz się szlajać. Nie szarp dziecko, ile ona ma lat? Ona się nie będzie nigdzie szlajać. Ma 15 lat i się szlaja wszędzie. Na melanż, co ty mi przeszkadza? Ale na jaki melanż, jak ty masz 15 lat? Ale dziewczyno, ty masz 15 lat. Co to jest w ogóle, co to ma być? Ale ładna bluzeczka. Chodzi mi o to, że jest zimno, jesteś prawie rozebrana. Jesteś prawie rozebrana, zimno jest na dworzu. Mi jest zimno w bluzie, a co, takim czymś ci nie jest zimno? Dobra, wracamy do domu. Wracamy do domu. Na melanż w Warszawie.
sama. Ogarniasz fazę? Nie, właśnie tego nie ogarniam. 15 lat dziewczyna. Ty stary, ona ma 15 lat. Ja byłem przebojowym człowiekiem, młodym człowiekiem przebojowym. Ona, to już przechodzi ludzkie pojęcie. Ona sama pojechała ze Szczecina do Warszawy. Ale nie po wiem, co jak ona pojechała? Ale ty poinformuj w ogóle, poinformuj waszą mamę, że ona tutaj jest. No jak najszybciej w ogóle, muszę do niej zadzwonić. Wrócimy do domu i wszystko ogarniemy. Teraz już do niej zadzwonię, żeby już się nie martwiła. Musimy to wszystko ogarnąć. A ty masz... Ale na szczęście już jest z nami. Tak nie będzie. Dobra, weź, nie rozmawiam z tą człowiekiem. Zniszczyłeś mi zabawę. Miałam iść ze znajomymi. Do Warszawy przyjechałam specjalnie. Sama, bez niczego. Dobra. Poinformowałaś matkę o takich rzeczach, że ty sobie przyjeżdżasz do Warszawy. Wracamy. Na zabawę poinformowałaś? No nie. Ale... Co? To na nie wie, tak? Ale... No nie wie, no. Zaraz się dowie. Oj, zaraz się dowie, no i będzie wszystko jasne. No i co? Jesteś konfidentem. No na razie nie ma odzewu. Czy ja jestem konfidentem? Nigdy nie byłem i nie będę. No. Przestań tak do mnie mówić. Jesteś Ja jestem konfidentem, no, tak? A ty co robisz? Co robisz? Stary, dzwoń do jej matki. No. Znaczy do twojej też, no dzwoń. Słuchaj, zaraz wszystko będzie jasne. I ty nie myśl, że ty sobie bokiem ominiesz jakiekolwiek konsekwencje. Dobra, bo konfidentem. Ja nie jestem konfidentem i nigdy nie byłem i nie będę. Dobra. Czego się cieszysz? Mi tu zależy na tym... Nie śmieszy, ja bym cię nie wydała. Ty byś mnie nie wydała. Ale to jest twój brat, on się o ciebie martwi. Ale ja się martwię, tu o to chodzi. Dobra, stary, dzwoń do jej matki i do twojej. Słucham? No dzwoń do waszej matki, no czego ty nie rozumiesz? Głupi konfident! Jak najgorszy konfident świata z ciebie! Nigdy takiej osoby nie widziałam! I brat, no, rodzony. Ale słuchaj, czy taki ty brat mi zarzucasz, że jestem złym bratem? Że tak. Jestem złym bratem? Chcesz od mi to powiedzieć? Tak. Jakbyś wiedziała, jak on nas popędzał, żebyśmy po ciebie jechali. Dobra, nie, ja jadę do domu, na razie nie zadzwonię. Jak nie zadzwonisz? Zaraz zadzwonię, jak wrócę. Ale stary, zadzwoń w tym momencie! Jak wrócę do domu, to zadzwonię. Ale stary, zadzwoń! Zadzwonię, jak wrócę do domu. No nie, bo coś kręcisz. Nie. Czemu nie chcesz zadzwonić? Nie. Ale czemu nie chcesz zadzwonić? Ja, stary. Ja SMS już pisałem, więc spokojnie, tak? Ale zadzwonię, jak będę w domu, to by się o wszystkim dowie. No, przestań tak mówić i mi zarzucać takich rzeczy, bo ja jestem najlepszym bratem na świecie. Przestań tak mówić. Nie, to jest patologia. Jedź tym samochodem. Stary, musisz zadzwonić do matki. Zadzwonię. Jak wrócimy do domu, zadzwonię. Nie, ja nie kłamię. Ty, powiem wam, że ale chaty macie. Ty, to ja nie wiedziałam, że wy tak mieszkacie. Jak nie wiedziałaś? Dobrze wiedziałaś, po to ty żyjesz. Ja nie wiedziałam! Ona wiedziała, ona ściemnia, przecież ona kłamie. Myślę, że nie ogląda naszych filmów. Wiedziałam, że taki luksus. No, no, to dobra, chodź, wchodź. Zaraz porozmawiamy sobie i porozmawiamy, poważnie porozmawiamy. Nie myśl sobie, że to rozmowa cię ominie. Co to jest? Co ty jesz, człowieku? Tu świnka chodzi, a ty jesz parówki w ciśnicy. To jest przykre. Co ty? Boże. To nie wikują te skarpetki do mnie, to. Siostra Drydziarza. Folię na ten sam poziom przed Tedziarz. Ty. Folię na pustę. Nie, dobra, nie, idziemy dalej, bo ja nie mogę z takimi ludźmi przebywać. Dobra, przestań. Ty brudasie, ciapaty masz ryj, jak ty wyglądasz. Ale hamuwa, ludzie, skąd wy ją chcieliście? Co ty robisz? Dobra, stary, dzwoń do jej matki i kończymy zabawę, młoda, nie? No, no, nie dzwoń. No nie dzwoń. No zadzwoń, poinformuj. No nie dzwoń! Wiolka, widzisz, co się dzieje? Co to witam! Co ona tu robi? Dobra, nie zwracaj jej ojca. No siema! Co ona tu robi? To normalny. Ja w to nie wierzę, że to jest tragiczne w ogóle zachowanie. Dobra, nie to ty, twoja siostra! Dobra. Ty jesteś normalny. Siadaj tam, odsuń się, jak to najdalej. Coś, nie mów mi, co ja mam robić, ja sobie będę tu stać. Dobra, to jest jego siostra, zauważyłaś chyba, co? Nie, w ogóle. Dlaczego ty tu sprowadziłeś tego potwora? Czy ja ci wyglądam na nienormalną? No dobra, trochę jesteś, Wiolka, nienormalna. No troszeczkę, ale to już jest psychicznie chore. No dobra, no jest. Ona jest straszna, no, ale dobra, ale ja nie otwór wcielony. Ja nie miałem wpływu na to. Ty nigdy nie masz wpływu. No nie miałem, no inaczej, no co miałem pozwolić jej spędzić noc w Warszawie, 15-latce? Aha, to czyli się, no ale to jest 15-latka, która przyjechała sama do Warszawy. I na to jej mama w takim razie chyba musiała pozwolić, czy ona uciekła. Nie, uciekła znowu. Nie, no to uciekam, to jej mama powinna przyjechać i odwracać. Dobra, ale na razie nie informujemy jej matki o tym. Dlaczego? Bo ja teraz zadzwonię, no nie ma czegoś takiego. Spokojnie, my też zadzwonimy. Ale ona musi dostać karę. No to mieć... wszyscy o tym wiedzą, dobra, Wiolka. To nie jest normalne, to jest chore. To dziecko jest w ogóle niewychowane. To jest straszne. No, no Wiolka, przesadzasz trochę. Nie przesadzam, to będzie katastrofa. Dobra. Nie, no proszę, raz tutaj rzuciłam. Dzwonisz w końcu do tej matki, czy nie? Halo.
jest u mnie Maja, ponieważ była w Warszawie sama. Jak do tego doszło? Jak to się stało, że ona pojechała ze Szczecina do Warszawy sama, bez nikogo? Powiedz mi... Naprawdę? Co ty nie powiesz? Nie ma jej w domu? Jak to się stało? Ze mną jest! Cały czas! Daj mi ją w ogóle do telefonu! Wiesz, która jest godzina? Jak mogłaś nie zauważyć? Czy ty... Ale to co? To nie ma ciebie w domu, czy co? Gdzie ty jesteś? Jak to mam jej w domu? No jestem w domu! I nie ma jej... No godzina jest prawie pierwsza w nocy! Dobra. Ja już jestem naprawdę, dobrze, że jest u ciebie. Ale w ogóle czy ona tam w ogóle przyjechała? Co ona tam robi w ogóle? Pić, proszę pani, pić przyjechała! Daję ci ją do telefonu i ona ci powinna coś wiedzieć. Daj mi ją do telefonu, ma tak przerąbane, że masakra jakaś. Nie, no odpowiedz coś. Powiedz cokolwiek, żeby wiedziała, żeby się nie martwiła, że jesteś ze mną. No powiedz coś. No odpowiedz to, gówniaro. Spokojnie, tak? Już za daleko to zaszło. No za daleko zaszło, dobra. Nie? Dobra, To jest niewychowana gówniara, no i tyle. Bo ona ma przerąbane przesłanie. Jak ona sobie może gdzieś wyjeżdżać? W ogóle, ona ma dopiero 15 lat. No w ogóle, co się stało? Gdzie ją znalazłeś? Znalazłem ją w środku Warszawy, samą, bez nikogo, bez niczego. Słuchaj, ja chcę cię widzieć jutro. Ja ją przenocuję, zaopiekuję się nią. Będzie cały czas ze mną, przyjeżdżasz po nią, zgarniasz i bierzesz ją za szmaty i wracasz razem do Szczecina. Dzisiaj przyjechać, mają ją brać, ona tutaj nie będzie nocowała. Nie, no nie będziesz o tej godzinie, bo zanim wróci, musisz przyjechać. Jedzie się ze Szczecina do Warszawy 10 godzin, wiesz ile to jest 10 godzin? Pakujesz się rano, wstajesz z samego rana, pakujesz rzeczy, przyjeżdżasz, bierzesz ją. No, oczywiście, że tak, ja pierdzielę. Dobrze, że jest, że się znalazło, ale mówię, jak ją dorwę, to ja nie wiem, co to będzie, nie? W ogóle ja nie wiem, wiesz, co słyszę, ona w ogóle, ja ci powiem szczerze, że ona widocznie pojechała się zabawić. No pojechała się zabawić, tak, pojechała się zabawić. Dobrze, to podsumowałaś, kończę tą rozmowę, widzę cię jutro wieczorem. Nie, sama, przyjechała sama. Dobra, jutro porozmawiamy, masz rano wstać i przyjeżdżać. Siema. Bardzo przepraszam, nie, ogólnie, sytuacja. No przepraszam, no co? Ona jest po prostu... Chora? No, tak samo jak ja. Nie, ona jest bardziej, ona jest chora. No ja nie sądziłem, że ktokolwiek może być bardziej chory od ciebie. No ona jest. To jest jedyna osoba na świecie, która jest bardziej mała, grubiej ode mnie. To jest w ogóle inny stan umysłu. Dobra, już tam wyluzuj, spokojnie. Daj, czuję. Chyba poszalałaś z radości. No o co ci chodzi? Wyluzuj, człowieku. Gdzie masz problem? Jesteś do mnie agresy... Mówię coś do ciebie. Kto ci nauczył tej agresji? Dobra, nie, no ona w ogóle do mnie mówi, człowieku. Żadnej trójki nie będzie. Ale ty nic ode mnie nie dostaniesz. No, dobra, nie chcę nic od ciebie, Jezu. Kto cię tej agresji nauczył? Kto cię tej agresji nauczył? Ja się dowiem z kim się agresywny. Cicho bądź, bo mnie irytujesz już też. Dobra, słuchaj, bo ja wiem, że ty ogólnie palisz. Masz wyniacza może? Co? Ale o co ci? Ale zabiję, zostaw mnie! Zamorduję ją dzisiaj. Zabiję ją z własnymi rękami. Dobra, ale uspokój. Ale ty ludzie, to nic złego, serio! Poważnie porozmawiamy. Ja wiem, że to jest nic złego, ale dla ciebie może być troszeczkę złego. Może być troszeczkę złego, dla ciebie będzie złego. Idziesz o nich zaraz. Będziemy poważni. Tak, jakby to było normalne, jak oni by sobie palili normalnie na chacie. Ty, to coś puszasz tutaj, ja nie wiem, co oni zrobili w domu, ja nie wiem, co nie... Nie, mi się wydaje, że to po prostu drwiast ją tak zdemoralizował. Ty jesteś tak chory, ale ona to już jest level hard, nie? Ale ona patrzy tak starszy brat, i ona tak przykład jest. A może byś zeszła z tego blatu, co? Nie jesteś u siebie w domu, jakby nie patrzeć. Dobra, weź wyluzuj, człowieku, co ty jesteś jakiś spięty? Człowieku, ogarnij się w ogóle, co ty mi zwracasz uwagę w ogóle? No jesteś u mnie w domu, jakby nie patrzeć. Dobra, zaraz nie mówię.
A ty co, Adrenia, ja się upobisz? Ja tu sobie siedzę i teraz tu sobie siedzisz, nie? Nie, troszeczkę, co? Kulturki, kulturki. Siostry, ale siostry brzmią kultury. Powiedz coś, no zajmij ją z tego blatu. No, jako starszy brat byś dobrze. A ty co? Pokazał. Co ci nie powiem? No, ja mam nadzieję, że ja z takim brudasem ja nie będę spać. A ile ty masz lat? Naprawdę? No. Ile ty masz lat, dziecka? Dobra, ty. Ile? No, odpowiedz. Dobra, nie, dajesz. Człowieku, jesteś jak muka, jak tak trzeba cię zabić z tą taką mucholapką, gdzie jest. Zaraz ja cię zabiję. No. O, właśnie tak! Będę się za ciebie modlił, dziecko. Dobra, ty jesteś śmieszny w ogóle. Ja nie mogę, nie mogę na ciebie patrzeć w ogóle. Dobra, weź się w ogóle, ja, weź tą, herbatę, to umyjcie w waniszu, wiecie, wybielaczu, żeby to wyczyściło się w ogóle, bo ja po takim czucie nie będę piła. Ja ty jesteś rubat! Ja nie będę z tobą w ogóle dyskutować, rozmawiać, dobra, puść mnie, bo ja nie mogę. A jakby się znacie już wcześniej, czy coś było tutaj? Ja pierwszy raz widzę, ale tak, wyglądałbym przesiedlali i mieli jakąś spinę. Człowiek tredziarz po prostu, nie? Ogarnąłeś ją tredziarz? Wyjaśniłem ci wszystko, dlaczego nie powinna się tak zachowywać. To są moi znajomi, to są ludzie, z którymi na co dzień pracuję. Weź, dasz im jakimkolwiek szacunkiem. Wiesz, że nie masz szacunku do nikogo. Chcę coś zjeść. Dobra. Ale nie, daj mi jedzie. Boże! Ona się szarpie, wyrywa. Dobra, ja daj jej zjeść, jak chce to niech zje. No niech zje chociaż. Jesz i idziesz spać. Zjesz i od razu idziesz spać. Co? Nie ma ale. Co to są za produkty w ogóle? Co produkty? Produkty normalne. Co to je w ogóle? Co to jest? Ale weź nie rzucaj, nie? Od dzisiaj tego nie będziemy jeść. Gdzie jest Gordon Ramsay, przepraszam? Kto mi będzie? Gordon Ramsay! Nie jesteśmy na Ameryce jeszcze. Dobra. Co to buczek, Boże! Nie. Dobra, ale weź, Wielka, weź jakoś zareaguj, nie? Bo ja nie chcę jej szarpać. Nie! To jest już jakaś psychologia. Co tu jest? Nie wiem, ja tego nie jem. No ale, Wielka, zareaguj, to jest dziewczyna. Ja nie będę szarpać dziewczyny. Ja tego nie jem, ja tego nie jem. Publikosz, Boże! Zostaw, nie, to jest żenada, żenada! Dobra, puść! Ona jest mała, ona ma rączki. Nie szarpij, bo jej powykręcasz palce. No ty dobra, nie, idź się przebierz i przemyśl swoje zachowanie. Nie, ja chcę coś zjeść jeszcze. Ja cię mam coś zrobić, jak on mnie nie pozwala nawet. Co tu jest? Co, marchewki się gotują. Ja wiem, że ty lubisz takie zasmażane. Dla świnie. Ja wiem, że ty lubisz takie zasmażane na patelni, no, ale... Idź, bo zaraz stąd wyjdziesz. Posprzątajcie to, ohydne, ohydne jesteście. Dobra, przepraszam, rozmawiaj, ja naprawdę też ją spokojnie, jesteś jej bratem. Ale ja cały czas próbuję ją ogarnąć, ona jest nieobliczalna. Ale no to jest wiesz, że się ma wpływ. Zobacz, za ile będzie pociąg, odwieziemy. No nie będziemy jej teraz w nocy odwozić, po prostu trzeba ją uspokoić, ogarnąć, dać jej pokój, żeby się położyła i tyle. Może... Co? Ja to jest dwudziasty razy pięć wzbudzą agresję. Wpuścić. Tylko nie rób burdy, bo Wiolka już jest na ciebie cięta. Ja cię przenocuję, tak? Przenocujemy cię i będziesz przez całą noc pod moim nadzorem. Ale... Nigdzie się nie wymkniesz, nigdzie nie uciekniesz. Będę cię pilnował przez stary, całą noc. To jest za grube, nie? Przepraszam bardzo, ale gdzie mam niby spać? Tu, gdzie siedzę. Będziesz pod ciągłą obserwacją. Chyba cię coś popieprzyło, cię chyba coś. Ja tu będę spać, przecież to jest... No tu będziesz spać. Za świnki przecież, takie coś to... Adam tutaj spał przez... Ile spałeś tutaj? 2 miesiące. Współczuję cię. Dobra. Ale nie, ja tutaj nie mam zamiaru spać. Ale jakbyśmy cię nie ściągnęli. Dobra, cicho, Dredzia, cicho. Cicho. Posłuchaj mnie, gówniaro. Jakbyśmy cię nie ściągnęli, to byś na dworcu spała. No a gdzie byś spała? W Warszawie byś spała? Gdzie byś sobie znalazła nocleg w Warszawie? Co to dobra, jest? Ale powiedz mi, gdzie byś spała? Na pewno nie chcę tutaj spać. Nie podoba mi się tutaj. Jest jakieś inny, nie wiem, ale mieszkanie. Się, że masz mieszkanie? Nie. Mieszkanie w domu? O czym ty w ogóle gadasz? No bo ja nie chcę z wami ona tutaj spać. Ona chce dostać teraz mieszkanie własne, żeby mogła sobie osobno spać, osobno zrobić. Nie, ona wie. Nie. Melanż i ona. Melanż, no tak. Ona chce po prostu melanż zrobić. Może co, apartament? Może ci apartament wynajmiemy, żebyś miała gdzie imprezować. Dobra, już spokojnie, ale ja powiem wam, że ja tutaj. I spać na pewno nie będę. Jesteś pod moim nadzorem. Ja ci nie ufam. Wiem o tym, że jak nikt nie będzie cię obserwował, to uciekniesz. Nie wiadomo, gdzie pojedziesz, gdzie pójdziesz. Dobra, śpisz tu. Dobra, powiem wam tak szczerze, że to, co się wydarzyło, to nawet przerosło mnie. A już widziałem wiele rzeczy. Wiecie, że widziałem wiele rzeczy, ale siostra Dredziarza to jest po prostu jakiś potwór. W sensie, no nie wiem, jak mam to opisać w ogóle, to, co ona robi. Nie wiedziałem, że może być ktoś gorszy od Dredziarza. W sensie, jak pierwszy raz ją poznałem, pierwsze spotkanie z nią nie było aż tak złe, ale.
O nie. Dobra, wypadź z tego pokoju, pokoju. Wyjdź stąd! Ale dziewczyno. Co w ogóle? Gdzie ty mnie w ogóle zaniosłeś do jakiegoś pokoju w ogóle? Meliny jakieś. Ale ty nie będziesz spać. No nie, o! Nie będziesz tu spać. Jaki ładny obraz. Dobra, mi się tu podoba. Ale nie będziesz tu spać, czego ty nie rozumiesz. Dobra, wyjdź stąd. Już koniec stąd. Ale nie, ja, nie, nie szarp mnie. Dobra, wychodzisz, otwieram te drzwi. Spać i będę tu spać. Ale nie będziesz tu spać. No jak to jest mój pokój, dobra, nie będziesz tu spać. Dobra, ja sobie przysiadam. No chyba jesteś niepoważna. Ja idę spać, ty sobie tam, ja nie będę tam siedzieć. Chyba cię dobra, byłaś w tym momencie. Wychodzisz. Nie szarp mnie. Nie szarp mnie. Wyjdź stąd. Nie dotykaj mnie. Ale czy ja ciebie dotknąłem? Dobra. Po prostu każę ci stąd wyjść. Dobra, wychodzisz stąd. Ja już tutaj zostaję, nie? Ja nie mam zamiaru w ogóle tam spać. Jak chcesz, to ty możesz sobie spać na tym łóżeczku, jak dla ciebie, czy jest w ogóle... Kto wymyślił takie łóżko? To jest łóżko. Powinno jeszcze być większe, moim zdaniem, ale... Przecież to ma 2 metry. Dobra, no dla mnie powinno być większe. Odtąd, dotąd, a nie jakieś i tak może być. Nie ma szału, ale to jest... dupy nie tutaj urywa. Nie będziesz spała. Nie będziesz spała. Dobra, ja idę do dryciarza. Ja tu za chwilę przyjdę. Pokażę dryciarzowi, co odpieprzasz. To jest patola, nie? Dobra, idź stąd, bo cię zaraz... Ale ja nie będę się z tobą kłócił. Ja nie będę się z tobą kłócił, bo to nie ma sensu się z tobą kłócić. Po prostu cię stąd... Po prostu cię stąd wyciągnę. Dziasz. Nie, nie idziesz spać. Wiesz, co twoja siostra zrobiła? Ona nie jest w twoim pokoju. Gdzie ty w ogóle byłeś? W saunie? No. Słuchaj. Dobra, daj. Nie! Twoja siostra polazła do pokoju i powiedziała, że będzie spać w moim łóżku. Jak w twoim? No w moim łóżku, że będzie spać. W sensie? No w sensie, że ma to w dupie i że nie będzie spała tam, bo tam jest niewygodnie. Aha, czyli wywaliła cię z pokoju, tak? No teoretycznie miała to w dupie, czy ja będę tam spać, czy nie, ale tak, no. Masz ją wypieprzyć stamtąd, czego ty nie rozumiesz? No rozumiem, no przecież wiem, że ją muszę wypieprzyć. Więc ja chyba się wiążę jakimiś łańcuchami, albo nie wiem, przymocuję do czegoś, do jakiegoś siedzenia, do krzesła, żeby nie mogła chodzić, żeby nie mogła się poruszać. Ej, ha. Co jest, zamknęła się? Jak to, ej. Ej! Majka! Ale ty jesteś głupi, nie wyciągnęłeś klucza, myślisz, że ona jest głupia? Że ona się nie zamknie? Na co ty liczyłeś? Teraz już mam poptokę. Ona tego nie otworzy. To nawet możemy już film kończyć. Ja ją znam. Ona nie otworzy tych drzwi. Nie ma takiej opcji. Nie ma opcji. Majka! Nie, zapomniałeś klucza, przegrałeś. To ja też jej nie dam spać, to ja jej nie dam spać. Po prostu jej nie dam spać, nie będzie... Nie będzie w moim pokoju spać. Aha, czyli ty masz w dupie to, tak? Nie, ja jestem zmęczony. A ja wiem o tym, że tam nie wejdę, chyba żeby się w drabinę czy spał. Masz jakąś drabinę, czy coś, żeby mu tam wejść, czy wygonić? No nie. Zobacz. Otwórz to! Że co? Że ja na kanapie w własnym domu? Byłaś! No to będę ci walić do obsranego rana! To ty powinnaś się leczyć, wpieszyłaś się do mojego pokoju! Ty to słyszycie? Ty jesteś perfidna, nie? No to będę na chwilę przez na rana! To ty nie będziesz spała, ja również nie będę spał! Też tak, to okej, no. Ja nie odpuszczę! Ja może stała, co jest? No nie odpuszczę! Ja cię nie wpuściła? No nie! Myślałem, że będziesz się nad tobą zniknął. Otwieraj te drzwi do cholery! No ty co czaisz, że to jest mój dom do cholery? Po policję zadzwoni w moim domu! To cię wypieprzą na izbę dziecka, cię dadzą, ty jesteś głupia! Dobra, ja się poddaję, pieprzę to, pójdę spać na kanapie, ona ma stąd jutro ma stąd zniknąć!